Bolesław Taborski w powstaniu miał 17 lat. Przybrał pseudonim Jul, oczywiście kojarząc się z poetą Juliuszem Słowackim. Pisał w powstaniu swój dziennik, a po latach napisał wiersze Powtórka i Rozrachunek. Ludzie, bójcie się ciszy pokoleń, które milcząc tak wiele widzą, i zaślepienie, i pychę, i kłam. Nie za to dla wnuków ginęli. Szli krzycząc Polska, pisał wieszcz przed wiekiem. Idą przez chaos, nie wiedząc, że grzęzną lub toną, płynąc na okręcie głupców ku wyspie umarłych duchem, i krzyczą: wróg to on, to oni. Nie widzą, że sami sobie są wrogami, a lustracja prawdy to samo lustracja sumień, lecz tej zrobić nie chcą. Wpatrzeni w pępek własnych domniemanych cnót i w oczy innych, by dostrzec tam źdźbło, idą oszołomieni. Bełkot ich rozpiera. Ci, co zginęli młodo, kochać ten świat nasz mogli, nie musieli, bo on z nie najlepszej ukazał im się strony. Jego okrucieństwo, cierpienie, ból poznali, a my wciąż musimy być obserwatorami potwornych okrucieństw, które gdzieś dalej szaleją. Tyle piękna przeżyć mogliśmy, zanim wkrótce pójdziemy za nimi. Będą żądali od nas sprawozdania z tego, co im zabrano, a dla nas tak łatwe. Jeśli się jeszcze tym światem przez chwilę cieszyć możemy, to za nich, to za nich. Ludzie, bójcie się ciszy pokoleń, które milcząc tak wiele widzą, i zaślepienie, i pychę, i kłam. Nie za to dla wnuków ginęli. Zapraszamy na Marsz Milczenia 1 sierpnia o godzinie 16:45 z ulicy Kilińskiego.